Siemanko, pozdrowienia z Diani Beach, czyli z najpiękniejszej plaży w całej Kenii. Zatrzymaliśmy się w resorcie Safari Beach Hotel. Jest resort. Jest bardzo piękny przy samej plaży i dzisiaj pokażę Wam, jak piękne jest to miejsce, czyli Diani, miejscowość Diani, dokładnie Diani Beach. Pogoda nam od południa dopisuje piękna. Rano padało. No jest w ogóle świetne tutaj. Tu mamy taki barek plażowy. Piękny biały piasek na plaży. Normalnie mąka. Z racji tego, że jesteśmy w tak pięknym miejscu, palmy, plaże, mam dla Was coś fajnego. Do rozdania 20 ręczników z Podróże Wojownika. Jeśli widzieliście na stronie Extreme Hobby nową kolekcję, którą właśnie z nimi wydaliśmy, macie tam wszystko, bluzy, koszulki, sportowe rzeczy dla kobiet, dla mężczyzn i są właśnie też ręczniki na plażę. Idą wakacje, także ręczniki Wam się przydadzą. Bardzo proste. To nie jest żaden konkurs. Będę po prostu wybierał najlepszy komentarz. Dajcie znać, który odcinek podobał Wam się najbardziej z całej tej serii, bo jestem bardzo ciekawy. Dodatkowo zapraszam na Facebooka, bo tam trzeba link udostępnić. Zresztą zobaczycie tam cały post. Będzie trzeba udostępnić, skomentować i napisać właśnie, co Wam się najbardziej podobało i wtedy wybiorę 20 osób. Także powodzenia. Dobra, jeszcze jedna zmiana, żeby zaraz mi ktoś powiedział, że nie ma Facebooka i nie da rady tego zrobić. Musi być uczciwie, każdy musi mieć szansę, także 10 ręczników będzie z Facebooka, 10 ręczników będzie tutaj. Także polecam komentować, jeśli chcecie możecie spróbować i tu, i na Facebooku, macie wtedy podwójną szansę. Co? Powodzenia. Jak zjemy obiad, to trzeba troszkę tu polatać i wykorzystać ten czas, poleżeć sobie. Tak rajsko. I wiecie co, to będzie pewnie lepszego niż na Zanzibarze. I to może też dlatego, że teraz nie ma sezonu. Ale na Zanzibarze, jak się szło na plażę, to cały czas ktoś przychodził, próbował coś sprzedać. I to było strasznie denerwujące. I to tak na maksa denerwujące. Tutaj jest teraz tak mało ludzi, że nie wydaje mi się, że... Może jakieś tam pojedyncze osoby będą chodziły, ale na pewno to nie będzie tak natarczywe jak na Zanzibarze. W ogóle gdzie są te łódki, to przed chwilą była taka wysepka. Jak się zrobiło odpływ, to się wysepka pokazała. Bardzo dużo osób tam pływało. Znaczy płynęło sobie zrobić zdjęcie i chodzili po tej wysepce. Teraz niestety się już schowała. Ale jutro postaram się Wam nagrać, jak wygląda. Petarda. No. Mieliśmy na ostatni dzień wrócić jeszcze gdzieś. No ale prawdopodobnie chyba zostaniemy tu noc dłużej. I w niedzielę wieczorem będzie trzeba wyjechać, żeby dojechać do połowy drogi, bo dość daleko stąd mamy do Nairobi, bo stąd mamy lot. A później rano znowu jechać kolejne 4 godziny. No i lecimy. Idziemy zobaczyć, co to jest ciekawego. Thank you.
idziemy właśnie na spotkanie. Siemaneczko, ja się z Wami witam, wróciłam do żywych. Tak. Do światów już prawie, że. Ładna plaża pomaga ludziom w życiu. Nie, ale naprawdę to antybiotyk. Dobra, ale powiedzmy, że plaża. Okej. Piękna plaża, palmy. Właśnie nie, ludzie muszą być świadomi, że podróże to nie są tylko piękne widoki, właśnie niestety, tylko czasami też takie sytuacje. Tak, niestety. Co? Pas. Tu, jesteś z Kenii? Ja jestem z Kenii, z Polski. Tak, jestem z kolegą. A imię? Piotrek. Piotrek, Ricci. A ty? Ricci. Lala. Tak, a jesteśmy widziani. Ładna pogoda, jakie dziewczyny w Kenii. Bardzo. Jak ty dobrze mówisz po polsku. Teraz jedziemy na... No gdzie? Jak to się nazywa? Gdzie jedziemy? Bora Bora. To... A, do Bora Bora, tak. To 30 minut o tutaj i no. Potem wracamy. Będziemy tam, karmi się żirafa, karmi się zebry, strusz, tak. Krokodyl. Że ładnie się tutaj mamy. Imię? Lala. 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 Alicja, Alicja, bo Lala, Alicja. Lala. Lala, jesteś okay. Super. Dobra, chodźmy. Tu trochę brudno, ale trudno. A tu na matarza Kenii, tu. Gorąco. Gorąco, no. Bardzo gorąco. Nie dużo mówię po polsku, ale okej. Ale mówisz. Bardzo dobrze. A ty dzisiaj to 18, to masz, będziesz się uczył polskiego na tym? Z tą dziewczyną, co masz rozmowę? To nie, będziesz... dziewczyna. To sam. A, sam na się Google, uczysz. Na Google, to strony. Dobra. Ale już się czekać. To sam się uczysz, tak? Normalnie. A jak wycieczki organizujesz, to z Polakami głównie, czy wszyscy? A ze Polakami. Z Polakami, co? Dużo Polaków? Teraz nie, teraz chyba nie, bo nie ma sezonu nie, teraz. Ma... Może być, jutro będzie nowe turyści, którzy jedzie do Kenii. A. Nie wiem. Włącza klimaty. Bo mamy sezon... Niski sezon, niski, no. Tak. Ale no. Dużo od ćwierci. A codziennie teraz pada? Nie. Nie codziennie, co? To dwa dni temu pada. No i dzisiaj rano. No i dzisiaj rano też. Dzisiaj rano tak, ale nie jakie 2-3 dni temu. No. O. Cały czas? Cały czas. O. To my mamy szczęście, że taka pogoda ładna. Tak, od wtorek, środa i dzisiaj. No. To dobrze, dobrze. To będzie... bardzo dobrze. Mamy tutaj dwa dni tylko. Dwa dni tutaj? No, no i musi być bardzo ładna pogoda. Bo chcemy to idziemy na wyspę. Odpocząć. Snurkowanie. Safari morskie. A no, nie, to my nie lubimy snurkowania. A, my to bardziej wolimy takie safari, zwierzęta pooglądać i tak dalej. Bardzo ładnie. Hello, hello. Hello? Hi, how are you? Where is this guy? Huh? We are also waiting for him. Ile tu trzeba zapłacić? Nie w dolarach, tylko w tych waszych. Ja to 20. Ale ja nie mam dolarów, ja mam to wasze pieniądze. Kenijskie, no. Uy, tu na lipana Kenyamani. No. Kenya money is sawa. Sina M-Pesa. Masz M-Pesa? Co? Masz... Nie, mam pieniądze. Gotówka. Tak, a to może karta? A czemu nie gotówka? A czemu nie gotówka? Stówka... Gotówka. Nie wolno, nie wolno zabierać ci pieniądze. Aha. A ja słyszałam, że ogólnie tutaj w Kenii... Nie wolno? Co? Chukua M-Pesa. Chukua cash. We have cash. A? A dużo masz tych... Please, sao. No 20 tysięcy. To mogę mówić z jego, że mogę akceptuję. Bo jestem gości dzisiaj, sao, boss. Sao. Nga, belfujmy. Okej, ale wakutundale majani. Okej. Teraz jest... Bora Bora Park. Tak, a dziewczyna będzie nas się wodny. Ładna jest. Piękna. Jaka żirafa. Tak? I look like a giraffe. No. Tak, a mamy tutaj teraz, tak? To terapii nie żywe.
od woda. Taka do mieszka na woda ze nie są nie, nie sony. A nie sony, no. Taka mamy żółwie ze my mieszkają w oceanie. I też i tutaj. A, tu jest jeden żółw, no. Tak. Ja mówię, jakiego żółwia? On pokazuje, jak ja tu żadnego żółwia nie widzę. Ale jest jeden, a tam schowany jeszcze, no. No uciekają może do zimna, no. To jest. Gerhard? To może Szyma? Tak, okej. Okay. Bo ja wiem, gdzie ja chcę bardzo zobaczyć coś, tak. I know where we need. We don't want to... You want the big one? No one? Problem, we know where we wanted the things, but we spacerem na ten... O! Oto strus. Ja go strusia. Ja, ja. Tak? It's heavy? It's heavy? Ah, it's no, no, it's heavy. Oh, okay. To naprawdę jaja? No. He? Mona hina kit. To litwa. They're going for jajecznica, skrabolek. We see feed yeah. Picture. Ah, okay. Tomasz? Tomasz filmy? No. Ze może mówić coś, bo jesteśmy w Bora Bora Parka, tak, oczywiście. Teraz spacerem, ale zobaczyłem coś. Obok nas przewodnik z ten park, on... Widzieliśmy to jajka, strusie jajo, tak. Jaki ładna, jaki duża jest. Ale pusta, ale pusta. Ta pusta, bo ona robiła już omlet. Dziękuję bardzo. Okej. Tak, jedziemy dalej. O, dzika świnia. Dzika świnia, tak. Czarna, jaka pumba. Jak, like pumba. Ale takie dzikie świnie też jecie, czy takich nie? Czy nie, tylko takie nie, hodowlane? Nie, mamy w Kenii, to czarna. Mamy brązowe. Brązowe świnie? Tak. Dobra. Ale... A tutaj co to jest? Tu? Puff. Puff. No. A, chicken. Ten, rooster. Tak, a kurczaki. Kurczaki. Co to jest? Dzik. Gdzie? Tam, przy samym murze. To dzik jest? Uju. Po niakądzie. Bawili apa. Ba maridadi. Ale jednak fajniej oglądać, jak są wolne, nie? No to tam będziemy zaraz widzieć. Patrzcie, jak sobie idzie. No, to jest wolny pumba. Zdecydowanie. Zdecydowanie fajniej się ogląda wolne pumby, nie? Tak sobie idzie szczęśliwy, ogonkiem sobie kręci. Gdzie jest Dimon? Gdzie Dimon? Gdzie jest Dimon? Nie ma Dimon. Taka somali strus i masaj strus. Tak. Taka ze białe nogi. So somali strus i mamy też czerwone nogi. Masaj strus. Nie ma problem. Okay. On co jaki on mówiła, że robi jajek o w nocy dziewczynę, tak? No. I... A które to dziewczyny, które chłopaki? Które dziewczyna, które chłopaki? Chłopaki z czarne i białe kolory, tak? Aha, dobra. Chłopak. Sam. To czarny, jaki brązowaty kolor, to żeński. Okej. Okay. Dobra, idźmy dalej. Przewodniczka jest taka zdenerwowana, że on cały czas gada. Śmieszne to jest. For the Maasai, they normally have a pink neck, and then for the Somali ostrich, they normally have a blue neck. That's how we have. Ah, this is only the different about the neck, yeah? Yeah, the color of the neck. Oh, okay. Yeah. And then these ones, they normally have pink leg Maasai ostrich. Mm-hmm. But for Somali, the legs is it's a bit dark in color. Okay. Yeah, in Africa, you have only two type of the Maasai and Somali. Okay. And also for giraffe, we have Maasai giraffe. Yes. Oh. But giraffe is many of the type, species. Yeah. You have three species. Maasai giraffe, Tajik Mated, and
and Rothschild giraffe. Okay. But for us, you have the Masai one. A one niebezpieczne? Dla nas mogą nas dziubnąć? Nie. Nie dziubnie? Nie. Na pewno? Na pewno. Nie wierzę. Zobaczymy, tak. Stand still and then yes. Hold the branch. Daj, okay. Let me bring ich the też. Nie, yeah. Ich też. Dajesz. No. Jaki ładna pozdrowie. To tylko może zobaczyć TV. Ze. Jak on to mocno szarpie w ogóle. Karmi się. Ale mu smakuje. Spróż. Ja bardzo nie lubię ptaków ogólnie. Bardzo smakuje, jeśli bardzo. Zabieracie cosy, kiełbasa, pierogi, on bardzo lubię. Ale właśnie tak agresywnie to... Nie agresywnie. No, to tylko... On... Nie chciałabym palca tak. Tak, a mamy jeszcze inne tam. O, idą następne. Co dziewczyna robi ładnie. No szamaj. Proszę. Szamaj mordo. Dobra, szamaj tu. To mojego kolego Wibora Bora. On karmił cosy strus. Jaki ładnie. Aha. Po drodze. Już się kończy. No, good. I'm... Okay. Starczy. Okej, okay, to bardzo. Nie okay. Może jesteś siski. Wystarczy. Tak. Już za dużo. Okej, okay, super. We have an ostrich farm in Kenya, it's known as Kitengela ostrich farm in Nairobi. Co my się teraz dowiedzieliśmy? You can sit on them. Wow. But they have to be big for you to sit on them. So no, that's how old, approximately? Two years, yeah? No, 2 years are still young. Let's say like around 6 years, 7 years. Okay, but it's not too heavy for them? No, you have to go. Not a fat person can sit on yes. The skinny ones. Okay. Mamy jaki wielbłąd, tak? Jak wiem, no. To może gude ku kogo, ale gruba to będzie problem. So this is only for skinny people. Yes, but it depends with your weight. So they can. How much kilo they have? I don't know. For like them, they weigh 50, like 60. What's maximum? They weigh 20 pounds. Depends on the ostrich. But, but it depends with your size also. Yeah. Because when you are too big, you could hurt. Yes, of course, yeah. But people normally ride ostriches. Wow. And it's the second fastest animal after the cheetah. Yeah. Really? Yeah. For this one, they run at a distance of 60 to 70 kilometers per hour. Cheetah 70 to 80 kilometers per hour, so it's the second fastest animal. And for the ostriches, for example, when there is fire and maybe they've laid their eggs on one nest, he's ready to run for a high speed. He'll go for a high speed, go in a place where there's water nearby, puts water on its feathers, and then come back and then he'll spread the water using the feathers around the fire to secure the eggs. Wow. Czyli drugie najszybsze zwierzę na świecie. No, to było bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Dlatego jak się jest chudym, to oni tak, tutaj na nich jeżdżą. Tak, obok nas mamy krokodyl. Krokodyl, tak, no. Mamy mało tutaj kindergarten. O, idziemy zobaczyć krokodyle teraz. Dziewczyna. Ale krokodyle tutaj nie żyją na dziko, tak? Co? Nie żyją w dzikich warunkach. To żyją, mamy żyją. Tutaj. Tak. Ale tutaj, ale normalnie to nie spotkasz nigdzie, tak? Czy można spotkać? Może spotkać jak na rzeka. Rzeka to na rzeką. Okay. A, okej. Okay. Rzeka może spotkać. No, że te krokodyle są kanibalami, dlatego oddzielają małe, żeby te duże nie zjadły tych małych. Separacają. Jest 3 duże i 9 małych krokodyli, one są oddzielone. Tak to by ich już tu nie było. No. And these ones, all of them are male. Yay, you know, okay. For the crocodiles, the gender of their babies, it is determined with the temperatures of a place. So when the temperatures are normally 31 degrees and above, the eggs, they are likely to hatch into male. So if we have low temperatures, the eggs normally hatch into female. It's not like ours, like you can give birth to a boy, mm-hmm. girl. But for them, the temperatures of a place determine their gender. Same to the turtles, the terrapin, and the tortoise. For them, it's the opposite. When the temperatures are high, for the tortoise and the turtles and the terrapin,
the babies normally hatch into females. For these ones, it's male. It's the opposite. Ah, interesting. Yeah. And also for the tortoise, they don't for the tortoise and also for the crocodiles, they don't take care of their babies. They don't take care for them at all. So at least for the crocodiles, they can take care of the nest. The turtle, they don't take care of the nest. Mm-hmm. But for the crocodile, they'll just sit around the nest for 3 to 4 months. If the babies have hatched, they'll help the babies to come inside the water. But after that, after a few minutes, the mama forgets that these are my babies, so she'll start eating them. And start. Really? Oh my God. Yeah. Wow. Okay. That's weird. Yeah. But for these ones, they're 1 year old. For the crocodiles, the lifespan of a crocodile is 70 to 100 years old in captivity. In the wild, he can live up to 70 years because in the wild, they're endangered. People hunt them for their skin, others hunt them for their meat, and also for their teeth. Their teeth are normally used to make the jewelry. And also in the wild, there's no food, so they can fight each other and then they can eat each other, like survival for the fittest. Okay? And that's all about them. Na migracja w Masai Mara. No, ja wiem, znaczy, słyszałem, że jest, ale niestety nie dam rady, bo migracja dopiero w lipcu jest, tak? Lipiec, sierpień. Tak. No. To będzie widzieć, jakie jest naprawdę życie od antylopy. No ja wiem, mi mówili, że 2 miliony zwierząt podobno idzie, tak? Ale na rzeka mamy krokodyl. Wow. Co? Super. Za to powodzenia, ja teraz... okej. Okay. Antylopa będzie do Masai Mara. No. Nie za powodzenia, do krokodyle. Zastanawiam się, czy one są patrzcie, jak ona wskakuje. Chyba są szczęśliwe, co? No pewnie by już nie żyły, jakby ich tu nie było. No, w sumie tak. Co ona to robi? A, wyciąga je tak. Ale jest odważna, o jacie. Takie tam łapanie krokodyla. Ej, nie no, szok. O! Ty, że mnie nie ugryzł. Okay. When you want to hold a crocodile, you put your arm at the tail because he can swap like this. Okay. And then you put your arm around the neck like this because he can turn like this. So this is how you normally hold a crocodile. Okay. Now I will try. Yes, I will try. Okay. Dobra, próbujemy. Okay. Okay. I have to do, be careful. Yeah. First the tongue, yeah? Yeah. And then you put your arm around the neck like this. Okay. Wait. No to rwacie już w brzuch. Jaki jest w dotyku? Przyjemny taki. Tak? Tak. Czekaj, to może zdjęcie ci zrobię. No ale... Czekaj, dobra, to czekaj, nagraj jeszcze. No. Patrzcie, mamy teraz krokodyla. How old? 1 year. 1 year, tak. Rocznego krokodyla. Właśnie pani przed chwilą mi pokazywała, jak trzeba go złapać, żeby zabezpieczyć ogon, żeby mnie nie uderzył i dodatkowo głowę, no że wiadomo, co nie zrobił. Ząbki małe już ma. Także mogłoby boleć, jeśli by mnie ugryzł. Aha. Dobra. Ala się zdecydowała? Jezu, ja nie wiem, czy ja się zdecydowałam. O, i już. Popatrz. Jakie to jest miłe w dotyku. No. Pięknie mi zrób. O, popatrzcie, tutaj pani teraz wytłumaczyła. Tu ma 5 palców. Jest. Do złapania. A tutaj ma 4 i tu ma bardziej jak płetwę. Okej. Wow. Jako strong amen. To jak? Tu się kupuje żonę, tak? Tak. Wow, a ile kosztuje żona w Kenii? To zależy od żony. Od żony. Jeśli bardzo edukacja, tak? To będzie to dużo pieniędzy. Taka jak wi na wioska Masai. On ma jakieś coś. Nie może edukacja. No tak, no. Ale może ma stado krowa. I może ma dom. I był dom. I potem będzie zaprosić coś. Tak. Kupak. Że może kupak też i do dżungli, że zabija lwa. Tak. Albo coś, tak, a to normalnie może zabijeć. Tak. To ile tu tak w dolarach? Dolara około 1000 albo więcej. 1000 albo więcej, bardzo... jeśli ma dom swój? To... A, to za darmo, to Masai, za darmo. Tak. Domki Masai to mury od piasek i kupa krowa. Kupa krowy, no. Domy z kupy, no. To tak samo jak... Ale to co, oni to mieszają ze sobą? Ziemię tak, i razem kupę? Tak, jakiś cement i piasek. I potem ze wodą razem. I potem budują. Aha, tak. Czyli to jest po prostu patyki,
kupa krowy, ziemia i budują, tak? Tak. Ale to jaki atrakcja dla turystów, że jedzą tutaj zobaczyć coś. A, oni to nie... Kulturę. Tak, tak, tak. Aha. Czyli tak to mieszkali kiedyś, już tak nie mieszkają, tak? Tak, a nie kogo mieszkają tutaj. A. Bo nie ma matracy, nie ma łóżka. Bo ja byłem w Masai Mara, byłem w takiej wiosce, tak? Ale to tam podobno mieszkali. To bardzo podobne, tylko tam 200 osób mieszkało. Oczywiście. Tam. Yeah. Our houses is just like a replica because when tourists come around the park, yeah, they want to see how the house of Masai. Yeah, but this one is replica. But yeah, but in Masai Mara, yeah, then people living there. Yeah. Ah, okay. Yeah, so in Kenya, mommy, we have some parks in Kenya where people still live in houses like this for the Masai. In okay. Kenya, we have them. But ours, it's a replica. When people come and how they can see, here, yes, how the houses were, the houses of Masai normally used to look like, they can come here and take a look at the house. Okay. Why they use the cow shit? Yeah, the cow shit normally prevents the termites. We have termites, they normally like to eat wood. So it prevents the termites. To termite. Yeah. To dla termitów. Tak, tak, tak. Okay. Yeah. And also like the cow shit, yes, the cow dung, it acts like a water pool. You know, when you mix cow dung and mud, it becomes like stickier and more heavier. So when water drops inside here, it will not be easier for water to come through. Okay. That makes sense. But it's not smelling much? Yeah? It's not smelling? No. Okay. Because I think about this. Yeah, not like our shit. No? Okay. No, czyli dowiedzieliście się, że dlaczego używają kupy krowy do budowy. Przed terminami po prostu pomaga. I ile oni muszą zapłacić na przykład za żonę tutaj. Ale moim zdaniem to wygląda tak po prostu, że to się płaci chyba rodzinie. W Tajlandii to wygląda cały czas też tak samo, że trzeba zapłacić ten posag rodzinie za to, jak córkę po prostu się wychodzi za mąż, za córkę. Za mąż, za córkę. Jak córka wychodzi za mąż, to wtedy mąż musi zapłacić. Te krokodyle karmią raz na tydzień, no bo one jakby połykają i to się później tam trawi przez tydzień, a w normalnym życiu, no wiecie, na dziko, mogą to być 3 miesiące, nawet do roku. Wow. One times a year? Yeah. Yeah. Depending on the amount of food they have taken. You know, they are good at surviving for the crocodiles. Okay. So, if they have taken like a lot of food, if it has taken a lot of food, so the food in the stomach will stay for a long time. Wow. Yeah, it's a lot. So, like the whole goat? Our goat is small. A real, like, let's say, a buffalo. You know, they can eat all buffalo? Yeah. Not like a whole, but you know, like the bones of a buffalo and the bones of a goat, the bones of a buffalo are really, really strong. Yes. So for it to get crushed inside the stomach, it will take a lot of time compared to the bones of a goat. You get the difference. Yeah. Wow, okay. This is something new for me. Yeah. And very interesting. Too much of the crocodile. Bit. On to dupką! Jakie? Nie widziałem jeszcze nigdy, jak żuczek pcha kulkę. Niesamowite. Niesamowite. Tylko w telewizji wcześniej. O! Zebra! Zepaski! Możemy blisko podejść? Zdjęcie zrobić? Tak, tak. Ale czad, nie spodziewałem się zdjęcia z zebrą. Tak, przed chwilą się dowiedzieliśmy, że tutaj ludzie jedzą normalnie też zebry. No, żeście wiedzieli, to kiedyś tak wyglądało, że no po prostu no jedli, ale teraz już nie można. Teraz jest totalny zakaz, nie wolno. Tak samo jak usłyszeli, jak musicie oglądać odcinek o Masajach, jak oni na przykład... Bo jak byłem w wiosce Masajów, to Masaj mówił, że kiedyś, jak Masaj chciał żonę, to musiał lwa zabić, tak? Tak. No, ale nie zebrę. Nie zebrę, ale lwa. Tak. Ale to prawda, tak? Tak trzeba teraz było. Nie może. Teraz bo nie, ale kiedyś. Nie wolno. No, ale... ale dawno to była jak i kulturę. Okej. Okay. To iść do dżungli, poluje lwę i wraca do domu. I ma żonę. Ma żonę. Ale czasem nie wracał, bo lew go... Tak, a czasami ma się jaki lew już nie żyje. No tak. To no. Jaki łatwe zabierać. Tak, i ma żonę, za darmo, i żona za darmo. Taka żona będzie jaki szczęśliwy, bo ma kopaka. Tak. I jaki Pietry. Tak, ale teraz już nie, teraz już to dalej nie. Teraz już nie. Tak, tak, nie okay. Ma. Nie okay. Ma teraz. To tylko, jeśli on to żona, on może ile 50 krowa. Tak, 50 krowa, tak? Taka może mieć żona. Tak. Bez 50 krowa nic będzie.
Okej. Okay. On ma tak, domu buduje, dla chłopaka, chce tak. Może wybierać, tak, ale aha. To tylko musi zabierać coś. Okej, okay. Okay. On będzie zobaczyć, jeśli chłopaka nie jest do domu, no. Jeśli na plaża. I sprzedają coś, bransoletki, dobra. Na plaża, żona chłopak, do domu, tak? Żona w domu, a chłopak zarabia pieniądze, tak? Tak. Okay. I żona może zostanie z krowami. No. Czasami też na woda zobaczyć. Okay. To bez pieniądze nie żyje. Nie ma. Okay. 12 miesięcy w ciąży, tak? I teraz właśnie mi pani wytłumaczyła, że dlaczego to zebry są czarne w białe paski. A nie czarne w białe? No właśnie, nie, właśnie czarne w białe, a ja powiedziałam odwrotnie? No, czarne w białe, dobra. Ja myślałam, że są białe w czarne, a się okazuje, że są czarne w białe, dlatego że pysk mają czarny, normalnie brzuch też mają czarny i tutaj przy kopytach mają czarne. Aha, czyli białe to jest dodatkowo. No, tak, tak właśnie. Tak powiedziałam. Podobno, tak. Polmą party. Muzuri sana wageni wakaribishwa bora bora hakuna matata bora bora yetu hakuna matata wageni wetu hakuna matata bora ni amani hakuna matata. Dobra, teraz musimy 10 minut w jedną stronę i dżunglą i później wrócić 10 minut. Idziemy sobie tak dżunglą, ja mam co chwilę słychać jakieś odgłosy zwierząt. Normalnie tutaj podobno można spotkać sobie żyrafę. Czy będzie tak, będzie. Koło nas. To jest ciekawe. Czy będzie można sobie ją nakarmić. Nasrane jest tu wszędzie od nich. Pani mówiła, że uważać pod nogi. Okay. African buffalo, yeah? African buffalo. Bawol afrykański. Okay. But they are only here in Africa or only in Africa, yeah? You can meet. Like we normally call it an African buffalo because they are mostly found in Africa. Ah, okay. Tak, bo w Polsce mamy żubry. No. Tak? To tak samo jak bawol, tak? No nie, żubry. Trochę inaczej. Żubr ma dużo takiego... To dużo żubry, tak? No. So, Polsy. Buffalo, herbivores, deserts feed on meat, sorry, not meat. On plants, leaves, herbs, herbivores. And a buffalo, it's very aggressive. It has unpredictable moods. Mm-hmm. So, like in Africa, in every year, I read somewhere that they kill over 200 people in a year. Really? Yeah. And also, did you know that buffaloes can kill lions? Yeah. When lioness, you know, for the lions, the lioness go hunting. So, the lioness, what they normally do for the lions, if they want to kill the buffaloes, they normally aim at the weaklings in the herd and the young ones. Those are the ones that lions like to hunt. And also, when a buffalo tries to kill a lion, it's better to aim at the throat. Because when it tries to aim at the head, they have strong horns. So, it gets killed because of the horns and then they eat. Fajnie, bo bawoła tak z bliska jeszcze też nie widzieliśmy. Także coś ciekawego. Pani nam fajnie powiedziała, że lwy się ich boją, bo one potrafią zabić lwa. Zresztą tak jak widzieliście na Królu Lwie. Co nie, Ala? Kto zabił tego? Jak się nazywał ojciec? No, mi się wydawało, że to było gno. A jednak widzisz, bawoły. Całe stado. No, obejrzeć tą bajkę. Inaczej się, słuchajcie, będzie oglądało, inaczej się będzie oglądało Króla Lwa teraz, jak to wszystko widzieliśmy tak z bliska. No. No, musimy obejrzeć. Teraz nie mamy czasu, ale może gdzieś tam w tle sobie puścimy. Kiedyś może w przyszłym życiu. Nie, akurat Król Lew to jest wspaniała bajka. Wspaniała. Zresztą chyba nie ma osoby na świecie, która by nie oglądała Króla Lwa. No.
Dokładnie tak. Idziemy karmić żyrafę. Idziemy karmić żyrafę. Masai żyrafa. Przedtem powiedzieli właśnie, że one żyją od 15 do 25 lat. Tutaj może przeżyć 25, bo wiadomo, nie ma zagrożenia. Ale na dziko, ale ona jest duża. Na dziko to tylko około 15. Nie chcę. Co? Nie chcę buźki dać. Może buźki. Ej, to jak tak, jak z tego TikToka, co to dziecko. To dziecko do góry wojna. Masz ten filmy, tak? No. Ja mam te. Widziałeś to? Czekaj, to teraz zdjęcie ci zrobię. No, stań ładnie. A bliżej nie stań. A to ta buty. O kurde, to jest naprawdę ciągnie mocno. Jak takie małe dziecko, to jest nic nie wierzy. No. Dobra, kończymy ten świetny odcinek. Dziękuję bardzo, trzymajmy bardzo mocno. Bardzo mocno. A wam bardzo polecam Richarda, Richarda, Ryśka, czy jak chcecie. Bardzo będziecie zadowoleni. Przyjedźcie do Diani Beach. Odezwijcie się na Instagramie. Instagrama oczywiście zostawię w opisie. Polecam. Dziękuję tak. bardzo. I ja trzymam ciski ze Polski, tak. ze Tajlanda. Ciski. Tak. Dziękuję bardzo, dziękuję. Ja bardzo polecam, bardzo trzymam Piotry ze Podróże. Podróże Wojownika. I subskrybujcie kanał. Dziękuję bardzo, że też Alicja. No. Super, cały czas.